Witajcie kochani, dziś zapraszam was na filmik pod tytułem 5 faktów o Ursusie 1224, więc zapraszam, a i przy okazji powiem, żebyś zostawił suba i łapkę, dzięki, to zapraszam was do filmiku. Ciągnik ten był produkowany w latach 1984-2009 w zakładach mechanicznych Ursus. Pokrewnymi modelami Ursusa 1224 był Ursus 914, Ursus 1014 i Ursus 1614. Ciągnik ten posiadał 119 koni mechanicznych przy obrotach dochodzących do 1600 obrotów na minutę. Masa własna tego ciągnika wynosiła 4970 kg, a z obciążnikiem prawie 6 ton, a dokładnie 5740 kg. Ciągnik ten był długi na 4590 mm, a z obciążnikiem na 4640 mm. Szerokość wynosiło 2270 mm, wysokość z kabiną wynosiła 2700 mm, z tłumikiem 2660 mm, rozstaw osi wynosił 2695 mm. Ciągnik ten mógł pochwalić się nawet niezłą prędkością, która wynosiła maksymalnie 35 km na godzinę. To na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli on wam się spodobał, zostawcie suba na kanale, suba, łapkę w górę, dzwoneczek, a i przy okazji powiem, może ściągam od Mateo, ale co was to interesuje? Po prostu wam się nie podoba, to wyjdźcie i nie obrażajcie mnie. To na tyle. I dzięki, cześć, do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie.